XIX-wieczne malarstwo akademickie na tym polegało, że malowało się studia modeli. Te modelki bardzo często były właśnie nagie, no bo o to chodziło artystkom, by mogły i artystom, by mogli tworzyć na podstawie nagiego modela, który odwzorować można najłatwiej. I bardzo często były to właśnie różne etniczne rasy, biała czy czarna. I temat urody, takiej karnacji był bardzo często porównywany, znaczy w malarstwie akademickim używany. To jest studium akademickie, czyli praca szkolna, gdzie uczennice wykonywały prace ustawione przez profesorów i pokazujemy zetkniętą naszą pracę z drugą, przedstawiającą tą samą modelkę malowaną przez koleżankę Bilińskiej, Minę Carson-Bredberg, Szwedkę, bardzo też uzdolnioną, ale jakże inaczej malującą, bo dopiero teraz widać, patrząc na te dwie prace, jaką swobodę zostawiała Akademia Żywienia, jak umożliwiała artystom rozwijać się, nie narzucając mi charakteru ich twórczości. On tak podzielił los większości obrazów, które w czasie wojny po 1944 roku zostały wywiezione z naszych zbiorów, tylko nie wypłynął w ramach rewindykacji, tylko pozostał. W 2012 roku wypłynął na aukcji w Willi Griesenbach w antykwariacie berlińskim. Wtedy zorientowaliśmy się, że to jest obraz nasz, zresztą musieliśmy udokumentować to i dzięki fotografii, która zachowała się w naszych zbiorach, oryginalnej fotografii czarno-białej, na której był fragment włosa i ten sam włos jest w malaturze zatopiony w obrazie. To był już po prostu niezbity dowód, że nie jest to inny egzemplarz tegoż samego tematu, tylko to jest naprawdę ten obraz. Została tam wypłacona jakaś rekompensata właścicielowi, a właścicielem była Fundacja Muzeum w Szwajfu. Muzeum, które oprócz bardzo dobrych zbiorów XIX-wiecznej sztuki mają również w ramach tej fundacji dzieła, których nie pokazują i aż przypuszczam, że tam jeszcze coś może być ciekawego.